Cześć. Jaką wybrać linkę do łowienia na nimfę? Zwykle zastanawiamy się nad tym, czy wystarczy nam zwykła linka pływająca, czy potrzebujemy jakąś linkę specjalistyczną. Odpowiedź jest dosyć prosta. Jeśli to łowienie ma być na krótką nimfę, tuż pod szczytówką, okazjonalnie raz na jakiś czas, oczywiście, że możemy się posłużyć zwykłą linką pływającą, tą, którą stosujemy do suchej muchy. Jednakże taka linka ma swoje wady. Po pierwsze, z racji tego, że dobrana jest klasą do wędki, wędkę zwykle mamy w klasie 4, 5, 6, czasem 3, jest stosunkowo gruba i ciężka. W związku z powyższym uniemożliwia nam poprowadzenie zestawu troszkę dalej niż tuż pod szczytówką i nie mamy takiego czucia, jeśli chodzi o brania. W związku z powyższym od ładnych kilku lat produkowane są specjalistyczne linki nimfowe, które występują w klasach 1, 0. Są to linki tak zwane pozaklasowe, w sensie nawet jeśli one opisane są tak jak ta klasami 2 do 5, to te klasy dotyczą wędki, do której się stosuje taką linkę, a nie rzeczywistej klasy linki, czyli klasy AFTM. Linki te są bardzo cienkie. Zwykle ich średnica to jest 0,55 mm, 0,60 z tego względu, że międzynarodowe przepisy FIPS obowiązujące na zawodach dopuszczają minimalną średnicę linki muchowej właśnie jako 0,55 mm. Na rynku jest sporo różnych linek. Można znaleźć najtańsze, które zwykle kosztują trochę ponad 100 zł. Tu mamy linkę firmy Negnon. Czym ona się charakteryzuje? Jest bardzo cienka. Nie jest tak śliska jak linki innych producentów. No i końcówki nie są zakończone pętelkami. No i jej dużym plusem jest atrakcyjna cena. Inna linka, którą możemy wybrać, troszkę droższa, to jest linka firmy Airflow, dedykowana właśnie do łowienia na nimfę. Tutaj mamy linkę, która ma z jednej strony pomarańczową końcówkę i jest już zakończona pętelką z jednej i z drugiej strony. O, nie wiem, czy ją tu będzie, ją tu widać. W związku z powyższym łatwiej nam będzie taką linkę zaczepić, zarówno dowiązać do backingu, jak i dowiązać przypon z drugiej strony. Mamy taką ciekawą linkę również firmy Orvis. Jest to linka o kształcie DT i akurat w takim łowieniu nimfowym ten kształt linki nam będzie pomagać. Ona również ma pętelki z obydwu stron. Nazywa się Tactical Nymph, czyli będzie idealna do wszystkich metod europejskiego stylu łowienia na nimfę, czy będzie to krótka nimfa, czy metoda żyłkowa. Bardzo ciekawą linką jest linka Technical Euro Nymph firmy Rio. Ona jest zbudowana na rdzeniu monolitycznym, czyli żyłkowym. I ze środka tej linki już wychodzi nam kolorowa żyłka. Nie musimy dokładać dodatkowej. Dzięki temu mamy idealne czucie. Do niej dowiążemy tylko przypon. Jest to dość ciekawe rozwiązanie. Tą, którą ja najczęściej stosuję, to jest linka Rio Euro Nymph. Ona z kolei ma z dwóch stron pomarańczowe końcówki. Ma najmniejszą średnicę, 0,55 mm. Pętelki oczywiście z obu stron. I jest bardzo gładka, także to zdecydowanie najlepszy wybór. No niestety jest tych linek też najdroższa. Możemy wybrać taki wytrych. To jest konstrukcja, która się nazywa Euro Nymph Shorty. I tutaj mamy praktycznie taką samą linkę jak tamta,
tyle że o długości 6 metrów. W związku z powyższym do większości zastosowań w zupełności nam taka linka wystarczy. Do niej dowiązujemy przypon z dwukolorowej żyłki i fluorokarbonu o długości takiej, jak pozwala nam regulamin w Polsce, czyli dwie długości wędki. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobre czucie, precyzyjne prowadzenie i możemy taki zestaw prowadzić zdecydowanie dalej od siebie niż tylko pod szczytówką. Często się zastanawiacie, czy taka linka się nadaje do czegoś jeszcze. Niestety nie. Te linki służą tylko i wyłącznie do łowienia na krótką nimfę, na wszystkie metody europejskiego nimfowania, służą do metody żyłkowej, natomiast nie nadają się do łowienia na daleką nimfę, gdyż nie będzie się nimi rzucać wygodnie, bo one nie ładują wędki. Są po prostu za cienkie, za lekkie. Więc do krótkiej nimfy tak, do metody żyłkowej tak, natomiast do dalekiej nimfy zdecydowanie należy wybrać inną linkę.